Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zasady poruszania się, pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ma obowiązek poruszania się w kierunku zgodnym ze znakiem. Jeżeli na skrzyżowaniu takim nie ma znaków ustalających pierwszeństwo, nie ma sygnalizatorów świetlnych do kierowania ruchem i nie ma osoby kierującej ruchem, mamy tu do czynienia ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym równorzędnym, gdzie obowiązywać będzie zasada pierwszeństwa z prawej strony, a pojazd szynowy będzie miał bezwzględne pierwszeństwo, czy zjeżdża z takiego ronda, czy na takie rondo wjeżdża. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w ten sposób oznakowanym, gdzie mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, pierwszeństwo będą miały pojazdy poruszające się po rondzie i zjeżdżające z ronda przed pojazdami, które na to rondo chcą wjechać, a pojazd szynowy zgodnie z zasadą, że stosuje się do znaku ustąp pierwszeństwa, wjeżdżający pojazd szynowy na rondo musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym na rondzie, natomiast tramwaj zjeżdżający z ronda ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, które po tym rondzie się poruszają. No i w końcu skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Tutaj stosujemy się do ogólnych zasad na skrzyżowaniach kierowanych sygnalizacją świetlną, a więc jeżeli jezdnia w układzie pionowym jest otwarta, to jezdnia w układzie poziomym musi być zamknięta. Także skręcając w lewo na skrzyżowaniu z ogólną sygnalizacją, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajom, czy wjeżdżają, czy zjeżdżają z tego ronda i pojazdom jadącym sprzeciwka. Natomiast przypomnieć tu należy, iż na skrzyżowaniu innym jak o ruchu okrężnym, jeżeli ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną, pojazdy nieszynowe, tak jak pojazd numer 1 jadący na wprost, będzie miał pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem szynowym. Natomiast na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną przepis już ten nie obowiązuje. Pojazd szynowy, tramwaj zjeżdżający z ronda ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem nieszynowym, chyba że sygnalizator wewnątrz ronda tramwaj będzie zatrzymywał, wtedy my będziemy mieli osobny sygnalizator. Najczęściej spotykane skrzyżowania o ruchu okrężnym są skrzyżowania czterowlotowe. I tak strzałki pokazują prawidłowe tory jazdy po takim rondzie. Skręt w prawo nazywać będziemy wyjazdem pierwszym wyjazdem z ronda, jazdę na wprost drugim wyjazdem z ronda, jazdę w lewo trzecim wyjazdem z ronda i zawracanie czwarty wyjazd z ronda. Omawiany przykład, jest tutaj jeden pas ruchu wjazdowy, jak i jeden pas ruchu wewnątrz ronda. Nie ma tutaj konieczności zmian pasów ruchu i zawsze wjeżdżając na skrzyżowanie, czy o ruchu okrężnym, czy na skrzyżowanie, najpierw oceniamy, jaka zasada pierwszeństwa na nim obowiązuje. W tej sytuacji byłaby to zasada pierwszeństwa z prawej strony, gdzie pojazd szynowy ma bezwzględne pierwszeństwo. Jeżeli przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym mamy dwa lub więcej pasów i rondo będzie posiadało dwa lub więcej pasów, jeżeli znaki pionowe nie wskazują innych kierunków ruchu, tak jak widoczny znak uzupełniający przykładowo, albo nie ma żadnych znaków poziomych, które nakazują zajmowanie konkretnych pasów ruchu, to skręt w prawo wykonać możemy tylko i wyłącznie z pasa ruchu prawego. Włączamy wtedy prawy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo. Oceniamy zasadę pierwszeństwa, jaka obowiązuje na danym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a więc tu znak ustąp pierwszeństwa i z prawym kierunkowskazem wjeżdżamy na rondo i wyjeżdżamy w pierwszy wyjazd w prawo. Natomiast zgodnie z przepisami dotyczących zmian kierunku jazdy, jeżeli nie ma żadnych znaków poziomych i pionowych, które inaczej by wskazywały, na wprost możemy pojechać z każdego pasa ruchu i zasadą jest to, że wjeżdżamy na pas ruchu na rondzie ten, z którego na niego wjeżdżamy. Innymi słowy, jeżeli wjeżdżamy z pasa prawego, zajmujemy pas prawy na rondzie, jeżeli z pasa lewego, pas lewy na rondzie. I tak w tej sytuacji na wprost możemy pojechać z obydwu pasów ruchu, z tym, że zalecany jest wjazd z pasa prawego. Jeżeli wjeżdżamy, nie włączamy kierunkowskazu i stosujemy się do znaków przed rondem. Następnie wjeżdżając na rondo zajmujemy pas prawy, jedziemy pasem prawym, mijamy pierwszy wyjazd i po minięciu pierwszego wyjazdu włączamy prawy kierunkowskaz i drugim wyjazdem z ronda opuszczamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Na wprost można też pojechać z lewego pasa ruchu. W tym celu, wjeżdżając na rondo, nie włączamy kierunkowskazu. Stosujemy się do zasad pierwszeństwa przed rondem i wjeżdżając z lewego pasa, zajmujemy pas lewy na rondzie. Po minięciu pierwszego wyjazdu włączamy prawy kierunkowskaz i zawsze staramy się zjechać na prawy pas i z prawego pasa opuszczać rondo. Jest płynniej i bezpieczniej, także po zjechaniu na prawy pas włączamy prawy kierunkowskaz i drugim wyjazdem wyjeżdżamy z ronda. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym opuścić możemy też z pasa lewego, z tym, że nie jest to zalecany tor jazdy, ale w tym celu, żeby opuścić rondo, włączamy prawy kierunkowskaz. Ustąpić pierwszeństwa musimy pojazdom jadącym pasem ruchu, przez który zamierzamy przejechać albo na który zamierzamy wjechać. I przepisy ruchu drogowego zabraniają zatrzymywania się w miejscu, gdzie ruch ten możemy utrudnić. Także jeżeli by jechały pojazdy prawym pasem, nie możemy się zatrzymać i w nieskończoność czekać na możliwość opuszczenia ronda. Obowiązani jesteśmy jechać dalej, zrobić jeszcze jedno kółko, zmienić pas w międzyczasie na prawy i skrzyżowanie o ruchu okrężnym opuścić. Jeżeli kierujący pojazdem zamierza pojechać w lewo na rondzie albo zawrócić, może wykonać to tylko i wyłącznie z pasa najbliższego lewej krawędzi jezdni. W tym celu włącza lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo i wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym zajmuje pas skrajnie lewy. I po zajęciu pasa lewego, jadąc z lewym kierunkowskazem, jeżeli rondo jest o małej obwiedni, mija pierwszy wyjazd, mija drugi wyjazd, i tuż przed trzecim wyjazdem zmienia pas na prawy z kierunkowskazem z zachowaniem szczególnej ostrożności i z prawym kierunkowskazem skrzyżowanie o ruchu okrężnym opuszcza. Przy zmianie pasa ruchu, a więc także na rondzie, pamiętać należy o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom, które jadą pasem ruchu, na który zamierzamy wjechać. I skręcając w lewo na rondzie, można też opuścić skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pasa lewego, tak jak wcześniej opisywany przykład. Włączamy prawy kierunkowskaz, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym pasem ruchu, przez który zamierzamy przejechać. I tak opuszczamy rondo i analogicznie będzie przy zawracaniu, z tym, że zamiast trzecim wyjazdem wyjeżdżamy czwartym wyjazdem z ronda. I na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, jeżeli chodzi o zajmowanie pasów ruchu, stosujemy się do ogólnych zasad, a więc jeżeli nie ma żadnych znaków poziomych, pionowych, w prawo wykonujemy skręty tylko i wyłącznie z prawego pasa, w lewo albo zawracanie wykonujemy pasa skrajnie lewego, na wprost możemy jechać z każdego pasa, chyba że inne znaki poziome, pionowe inaczej by wskazywały. I tak jadąc w prawo włączamy tylko prawy kierunkowskaz, jadąc na wprost nie włączamy żadnego kierunkowskazu, natomiast jadąc w lewo albo zawracając włączamy tylko lewy kierunkowskaz. Chyba że przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym znaki poziome albo pionowe będą wskazywały inny sposób kierunku z danego pasa ruchu, no to do tych znaków się stosujemy. W celu poprawienia bezpieczeństwa jazdy powstały tak zwane ronda turbinowe. Ronda turbinowe poprawić mają bezpieczeństwo i wyeliminować zmiany pasów ruchu na rondzie. Także jadąc czy w prawo, czy na wprost, czy w lewo, czy zawracając, obowiązkiem jest zajęcie właściwego pasa ruchu zgodnie z oznakowaniem poziomym i pionowym i tak tory jazdy mamy wskazane strzałkami.